Witam Państwa w magazynie F1. Ze mną w studiu stały ekspert Cezary Gutowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego, a porozmawiamy o wizycie Roberta Kubicy w Warszawie. Dlaczego w magazynie F1? Ja też byłem na tej konferencji i oprócz tego, że byłem zaskoczony takim dużym luzem Roberta, poczuciem humoru, dystansu, to jednak nad wyraz dużo się mówiło podczas tej wizyty o Formule 1, chociaż przecież przyjechał zapowiedzieć swój sezon, kalendarz rajdowy. No, ten temat w Formule 1 przywiął się niemiłosiernie i mi się bardzo podobał sposób, w jaki Robert do tego podchodził, no bo z jednej strony podkreślał w trakcie tej głównej konferencji, że być może nie wypada o tym, żeby o tej Formule 1 mówić, z drugiej strony zdradził wiele bardzo interesujących szczegółów, na przykład to stwierdzenie, które naprawdę obeszło cały internet i polskich fanów Roberta, czyli to, że na przykład w Hiszpanii, że już jutro w Barcelonie Robert uważa, że mógłby wprowadzić samochód Formuły 1, ale gdyby pojechał do Monako, to nie byłoby to możliwe. Monako to tor znacznie bardziej kręty, na którym trzeba mocniej o wiele kręcić kierownicą. No w zasadzie znajduje się tam chyba najcieśniejszy zakręt tak naprawdę, do którego się dostosowuje nawet drążki sterownicze, więc no to jest taki tor, w którym ewidentnie trzeba dużo kręcić kierownicą i bardzo mocno, więc to pokazuje, że no, Robert widzi już teraz możliwość jazdy bolidem Formuły 1, tylko w określonych okolicznościach. Ja usłyszałem jeszcze jedną rzecz taką trochę pozakulisowo, między wywiadami, jak Robert mówił, zdaje się Kinzerusin nawet, tak trochę sobie mówili właśnie o tej Formule 1 nieformalnie i Robert powiedział, że na przykład, że wystarczyłoby poszerzyć samochody o 10 cm i już miałby większą szansę, żeby się swobodnie poczuć, bo miałby większy kokpit. To też trochę przemawia do wyobraźni, choćby z tego względu, że jeszcze pod koniec sezonu 97 samochody miały szerokość 2 metrów. Teraz jest to 1,70 m, tak? Więc to pokazuje, że w zasadzie to jest tylko kwestia zmiany w regulaminie jako takiej i już byłyby warunki do jazdy. No ale powiedzmy, no, już to jest kwestia taka pozakonkursowa. Robert generalnie mówi o tym, że ostatecznie to on musi się dopasować do tego formatu Formuły 1, to on musi się czuć w kokpicie swobodnie, no niezależnie od tego, jak ten kokpit po prostu będzie wyglądał. Z jednej strony mówi, że to może nigdy nie nastąpić, z drugiej powiedział, że być może nastąpi to szybciej, niż się komukolwiek zdaje, łącznie z nim samym. Po prostu jest to sytuacja ciągle otwarta, mówiliśmy o tym wiele razy, nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja z ruchomością ręki, nie wiadomo, jak te rajdy, które jednak są rehabilitacją, też na tą ruchomość ręki wpłyną. Natomiast przypomnę jeszcze cytat wcześniejszy z Roberta podczas rajdów, kiedy mówił, że nie spodziewał się, że w ogóle jego ręka jest w stanie wykonywać takie ruchy, dopóki nie wsiadł za kółko samochodu rajdowego, więc wielka nadzieja, myślę, może być pokładana w tym, że jednak te rajdy tegoroczne poprawią stan Roberta Kubicy. Warto też pamiętać, to się podkreślało wielokrotnie, że ta umowa z Citroenem na starty w rajdach jest tylko na sezon 2013, czyli kwestia kolejnego roku jest ciągle otwarta. No właśnie, a propos sezonu tego w Citroenie 2013, jak oceniasz ten kalendarz? Co tam jest w nim najciekawszego? No szczerze mówiąc, jest to po prostu kalendarz, tak jak żeśmy o tym rozmawiali, w którym są przemieszane rundy WRC i ERC. Najciekawsze jest to, po pierwsze, że przeważają rundy WRC, czyli jednak Kubica obstawił Mistrzostwa Świata. Nawet jeśli to jest kategoria WRC2, no to jednak jest to ciągle wysoka kategoria, dobrze obsadzona w Mistrzostwach Świata rajdowych, czyli dajmy na to odpowiednikowi, w odpowiedniku Formuły 1, prawda, tylko że w świecie rajdów. No i oczywiście myślę, że rajdy szutrowe. Robert powiedział 6 rajdów szutrowych plus jeden taki w połowie szutrowy mieszany, czyli Hiszpanię. Robert tych szutrów się nie boi, choć na każdym kroku podkreśla, że tutaj nie ma żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o wyniki, że to jest sezon nauka, tylko i wyłącznie na naukę. Mimo wszystko myślę, że na tych szutrach będzie sobie dobrze radził. Tak, teraz ten najbliższy weekend będziemy mieli Kanary, to będzie asfalt i myślę, że akurat ten rajd trzeba potraktować trochę testowo. Pojawiło się sporo głosów ze środowiska, że Robert na pewno wygra i w ogóle, że nie ma powodów, dla których by nie walczył o zwycięstwo. Ja bym tutaj zostawił pewną rezerwę, dlatego jednak, że ciągle Robert nie zna samochodu, bo testy niestety nie wypadły pomyślnie, zostały mocno skrócone, bo załoga ciągle się jeszcze nie zna, jest tam wiele niewiadomych, wiele nowych rzeczy, tak więc ten rajd w Kanarach potraktujmy testowo. Myślę, że Robert ma szansę dużo na podium, ale nie wiadomo, jak to się skończy z tego względu, że to się będzie załoga docierała. Myślę, że takim pierwszym wielkim, dużym testem, co też zresztą Robert podkreśla, będzie rajd Portugalii w kwietniu i tutaj Robert też otwarcie mówił, czego wcześniej raczej nie wspominał. Mówił o emocjach, mówił o tym, że to będzie specjalne uczucie, kiedy się ustawi tak przed startem do pierwszego S-u, kiedy będą te światła, prawda, się pojawiały. Mówił o tym, że będą duże emocje, że będzie po prostu bardzo szczęśliwy z tego, że w takim razie może wystartować, tak więc Kanary
patrzmy na to z pewną rezerwą, bez jakichś większych oczekiwań, ale z dobrymi nadziejami. Natomiast Portugalia to będzie ten taki właściwy start już w Mistrzostwach Świata na zupełnie nowej nawierzchni, w bardzo trudnym rajdzie. No i ten start, który Robertowi da, wydaje mi się, taką największą satysfakcję od lat.